Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O tej godzinie Zbawiciel pragnienie cierpiał na krzyżu. Niech da chwalącym Go pieśnią pragnienie sprawiedliwości. Niech głodem prawdy ich przejmie i zaspokoi Go sobą, by grzech od razu w nich budził, a cnota ich pociągała. Niech łaska Ducha Świętego proszących tak usposobi, by żądze ciała przygasły i duch oziębły zapłonął. Błagajmy Ojca i Syna i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Możni prześladują mnie bez powodu, moje zaś serce lęk czuje przed Twymi słowami. Radują mnie Twoje słowa, jak tego, który zdobył łup wielki. Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, a prawo Twoje miłuję. 7 razy na dzień Cię wysławiam z powodu sprawiedliwych Twych wyroków. Obfity pokój dla miłujących Twoje prawo i nigdy się nie potkną. Czekam, Panie, na Twoją pomoc i spełniam Twe przykazania. Moja dusza strzeże Twych napomnień i bardzo je miłuję. Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, na skraj jego szaty. To jak rosa Hermonu, który opada na górę Syjon, bo tam udziela Pan błogosławieństwa i życia na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka. Strzeż mnie od gwałtownika, od tych, którzy w sercu knują złe zamiary. Każdego dnia wzniecają spory, jak węże ostrzą swe języki. Jad żmijowy mają pod wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie. Zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić. Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu. Złoczyńcy rozciągają powrozy, ustawiają na mojej drodze pułapki. Mówię do Pana: jesteś moim Bogiem. Usłysz, Panie, mój głos błagalny. Panie, mój Boże, potężna moja pomocy, osłaniasz w dniu walki moją głowę. Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca. Nie sprzyjaj jego zamiarom. Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, a biednemu słuszność przyznaje. Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię. Prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan, a nie okażę wam surowego oblicza, bo jestem miłosierny i nie będę pałał gniewem na wieki. Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym Panem. Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmasz wszystkie moje przewinienia. Módlmy się. Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską rozpoczęte dzieła pokutne, aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.